Siemaneczko czołgiści i czołgistki, ja jestem Multi i dziś mam dla was nieco dłuższy materiał, czyli ranking pojazdów dziewiątego poziomu. Mamy tutaj przyszykowane 71 maszyn, które podzielimy sobie na OP, bardzo dobre, dobre, przeciętne i słabe, no i co, bez zbędnego przedłużania zaczynamy od czołgów lekkich. I tutaj pierwszy rzuca nam się radziecki pojazd T54 Lightweight, którego umieścimy w polu dobre. Jest to jeden z szybszych lightów, trzeci najszybszy, jeśli patrzymy na prędkość maksymalną, ale niestety nie ma najlepszego zasięgu widzenia, nie ma też najlepszego maskowania, więc nie ma sensu umieszczać go bardzo wysoko. Ale na pewno jest przyjemny i potrafi zaskoczyć swoim pancerzem. Kolejny jest amerykański T49. Tego Lighta można oceniać pod wieloma względami, dlatego że patrzymy na niego. Czasami jako pojazd pod fan, strolem może też tutaj być sytuacja, gdzie gramy z 90 mm. Ja uważam, że jest to pojazd na pewno dobry, na pewno świetnie nadaje się do kontrolowania innych lightów, no ale jednak nie jest też takim najlepszym lightem do podświetlania, no bo jednak jest za duży, ma zbyt słabe maskowanie, nie jest tak szybki, no ale dobry na pewno jest. Czy dobry jest moi drodzy za to chiński light WZ132A? Tego akurat powiedzieć nie mogę. Uważam, że jest on Lightem słabym, dlatego że po prostu nie ma niczego specjalnego poza działem, a działo też nadaje się tylko do walki na płasko, bo nie ma świetnego opuszczania działa, więc nie jest to Light, który realizuje swoją rolę. No także tutaj absolutnie nie ma mowy o tym, aby umieszczać go jakoś wysoko. Jak na Lighta, no to jest przeciętny. Dalej mamy taki pojazd bardzo rzadki na polu bitwy, raczej mało kto z Was nim grał, jest to Giesor. Giesor to light, który jak się tak na niego popatrzy, na parametry, to wygląda naprawdę dobrze i wydaje mi się, że on przede wszystkim re realizuje swoją misję. On jest spoko lightem, ma i zasięg widzenia, bardzo dobre maskowanie, jest szybki i ma także dział, który ma 232 przebicia na, 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 na podstawie amunicji. Więc jak najbardziej uważam, że light tego możemy traktować jako pojazd dobry. Kolejny lajcik to jest niemiecki RU-251, pojazd, który od razu kojarzy mi się z wyzwaniem Rheinmetall Metal Panzerwagen w doby, no bo jednak sporo nim grałem, niestety nie udało mi się z niego zbadać dychy. No i uważam, że jest to kolejny light y, dobry, który po prostu... Jest w stanie wykonywać swoją misję i ma dobre maskowanie, fajnie spotuje. Uważam, że jak na Lighta spisuje się dobrze, także tutaj możemy go spokojnie umieścić. I teraz możemy pogadać o 90. To jest pojazd, który też mamy problem trochę oceniać, przynajmniej ja mam problem, bo jest to Light, który można oceniać... Bardziej pod kątem siły ognia, no i wtedy wśród lightów, no to wypada zdecydowanie najlepiej. Spokojnie można go mieścić w polu, bardzo dobre. No ale jeśli patrzymy na jego możliwości, jako spotter, no to ani nie jest najszybszy, ani też nie ma super zasięgu widzenia. Więc wtedy, no to mógłby być albo dobry, albo nawet przeciętny. więc Zależy jak na niego patrzymy. Ja bym go ocenił jednak jako typowy pojazd pod innych lightów, który ma mieć wysoką siłę ognia i dla mnie jest bardzo dobry do tej funkcji. Ale jako spoter no to już na pewno bardzo dobry. Nie jest. Kolejny Light to jest, proszę Państwa, kołowiec Eber 90 i tego gagatka muszę umieścić w polu OP. Może nie jest tak mocny jak dziesiątka, tak jednak. Mimo słabego zasięgu widzenia, który wynosi bazowo 330 metrów, ten Light po prostu może spotować na każdy sposób, i jako jedyny tak naprawdę może robić yy, spotting agresywny, ofensywny, nie musi stać w krzaku, może podjechać na blisko i może dostać w oponę ze zero, jest mały, trudny do trafienia, świetne maskowanie, najlepszy z lightów, dla mnie pierwsze miejsce wśród lightów i miejsce OP jak najbardziej zasłużone. Także tyle z lightów, lightów dużo nie ma, wiadomo, więc teraz przechodzimy do nieco bardziej licznej grupy, czyli czołgi średniej. I tutaj mamy takiego gagatka jak Obiekt 430 wersja druga. Będzie to pierwszy pojazd przeciętny w naszym zestawie. Dlaczego umieściłem go w tym polu? Dlatego, że ta wieża z tyłu uważam, że jest bardzo dużym obciążeniem i ona wcale nie ułatwia gra. Nie jest y, ta wieża z tyłu przyjemna. Działanie nie jest jakieś wybitne. Nie mamy tutaj także y, po prostu żywotności, która sprawiłaby, że nadaje się on na pierwsze linii i będzie dingał. Coś tam dinga faktycznie, ale bez szału, no dla mnie, met przeciętny. Dużo dni trzeba za to gadać o obiekcie 430. To jest pojazd, który, mimo nerfa, który otrzymał, wciąż jest bardzo dobry. Kiedyś miałbym miejsce OP i prawdopodobnie nie znalazłbym nic lepszego. Dzisiaj, pole bardzo dobre będzie słuszne. Kolejny jest T54, jego umieścimy w polu dobre. Uważam, że jak na radzieckiego medzika, mamy tutaj po prostu sensowne parametry, taki zbalansowany Med, prawda? No bo i penetrację, spoko, o ile gramy na ciele, który ma nieco gorszy DPM. Mamy także jakąś tam żywotność, szczególnie na wieży, pojazd jest mały, ma dobre maskowanie spoko Med, spoko, ale nie jakiś też wybitny. Paton to jest bardzo dobra dziewiątka i jego możemy umieścić w polu bardzo dobre. Ma tak naprawdę świetne parametry, tylko można byłoby się przyczepić trochę do penetracji na goldzie, że nie jest najlepsza, ale poza tym bardzo przyjemna dziewiątka. Kolejny jest WZ120. Wydaje mi się, że gracze raczej potraktowaliby go jako taki pojazd przeciętny, jednak ja uważam, że. To jest med wyjątkowy, bo ma 340 penetracji na goldzie, więc nie musi bać się dyszek. Ma działo, które zdaje 440 uszkodzeń. Potrafi coś odbić. Jest też mały, no nie ma opuszczenia działa, to jest fakt, ale dobry to uważam, że jest, więc w tym polu możemy go umieścić. I kolejna jest Kobra, która ląduje w polu OP. Pojazd zażetony z przepustki bitewnej. Od niedawna dostępny. Bardzo mocny, zabójczy, może nawet zmagazynkować dychę, więc. Więc no, tak naprawdę dla mnie pojazd na pewno przegięty, jeden z takich toksycznych po prostu pojazdów. Kolejny jest Centurion 9 y, poziomu, 7-1 i muszę wam powiedzieć, że mi się nim zawsze grało spoko, dlatego jak go jeszcze w polu dobry, y, na pewno nie jest właśnie wybitny i bardzo dobry, ale to co jest fajne w nim to ma penetrację, ma także możliwość opuszczania działa, wierzę jego coś dźwięka w porównaniu do ósemki, no i nie rzuca go po prostu y, tak bardzo na dychy, więc... Po prostu może tą wieżą coś podingać. Kolejne jest E50, który umieszczam w polu bardzo dobre. No to dział mówi samo za siebie, prawda? Poja zasługuje, aby tutaj być możliwość taranowania. No nie no, rewelacja. Można wręcz pomyśleć o polu OP. Także tutaj będzie pole bardzo dobre. Kolejny jest, jest T55. Ja uważam Met. Na pewno bardzo, bardzo spoko. Czy umieszczamy go wyżej od T54 czy niżej? O, tu mam dylemat. Umieszczę go w polu dobre, ym, tak żeby jakoś nie odróżniać go bardzo od te pięć, ale na pewno y, wydaje mi się, że on jest troszeczkę lepszy. Wydaje mi się, że jest akurat lepszym pojazdem, można go umieścić w polu bardzo dobre, aczkolwiek nie gra nim ostatnio dużo, więc też nie chcę tutaj udawać eksperta. Ostatni raz większe sesje po kilkanaście bitew to miałem nim z 3-4 lata temu. A teraz no to gram bardzo sporadycznie. Panzer 50D to jest nagroda za rankingówki i zdecydowanie jeden z najpotężniejszych medów. Ma pancerz, ma działo bardzo przyjemne, skuteczne. No mówię, no to co jest akurat w nim fajne to ma no wszystko. Nawet parametry ma trochę jak taki półciężki już pod kątem pancerza, więc żywotność super. Dla mnie pole OP zdecydowanie. Kunze Panzer to jest kolejny pojazd z przepustki bitewnej. Ja go nie lubię, nie, nie podoba mi się to, że on ma dwa tryby yy, strzelania. Dla, dla mnie pole przeciętne, dużo gorszy opar PTA, ale oparda PTA umieścimy w polu yy, dobre. Po tych nerfach, jaki dostał, uważam, że pole dobre będzie spoko. Kiedyś byłby w polu bardzo dobre, no ale jednak trochę popsuli komfort strzelania tym działem. MX30 Prototype, czyli teraz Francuzy. No tego y, akurat meda muszę powiedzieć, że nie oceniałbym jako słabego, tak jak dychę. I jego umieścimy w polu przeciętne, bo jednak ma dość zbliżone działo do dziesiątki, a jest jeszcze niżej. Więc y, tutaj uważam, że on w miarę daje radę. Sharpfutra umieścimy w polu dobre. To jest spoko magazynek, na pewno dobrze Wam znany z y, przepustki bitewnej. baczata. Oceniłbym jako takiego meda też dobrego. Tutaj dylemat miałem przeciętne, dobre chwile się zastanawiałem, ale jednak uważam, że on jest spoko. No, ma dużo pocisków. Na pewno nie ma tutaj czegoś takiego jak um, celność i tapel. Lubi walić straszne kalafiorki. Ale jeśli już uda nam się podjechać im na blisko, albo coś objechać, no to jednak ten magazynek zadaje 1800 uszkodzeń, więc to robi furorę. I dlatego pole dobre uważam, że będzie spoko. Za jego siła ognia. No ale oczywiście mięciutki i bez opuszczania działa. Ta i 37 to jest bardzo przeciętny met yy, i tutaj uważam, że pole przeciętne będzie spoko, może nawet słabe. Nie no dobra, przeciętne. niech będzie przeciętne. Z kolei 50 bardzo dobry met. Świetny magazynek, który w krótkim czasie można wystrzelać i zrobić super szkody. Coś trochę jak kobra, tylko no jednak mniej. Więc pole bardzo dobre. Kolejny jest UDES. UDES uważam, że jest przeciętną dziewiątką. Na pewno szału nie robi. CS59 to jest dobry polski med. W porównaniu do ósemki mamy duże zmiany na plus. Fajna penetracja. Bardzo, bardzo podoba mi się w tym medzie to, że on po prostu wali za dużo często. I jest skuteczny. No uważam, że to jest spoko magic. może być w polu dobre. Prototypo standard B. Kolejny pojazd dobry. Hmm, tutaj uważam, że jednak z czasem on trochę stracił. Na pewno ma trzy pociski, które są skuteczne, mają dużo penetracji, ale jednak no, to doładowanie trochę trwa. Tutaj dp najlepszego nie znajdziemy. A poza tym pojazd jest bardzo, bardzo mięciutki i często dostaje odarty za tysiąc. Dlatego pole dobre, uważam, że będzie dla niego spoko. No nie jest aż taki mocny, ale też nie jest zły. T-10 uważam, że jest... Bo teraz przechodzimy chyba w sumie właśnie do czołgów ciężkich. Tak, przechodzimy do heavy'ków, dobra. To teraz radziecka t 10 Uważam, że o niej gracze mogą mieć bardzo różne zdanie. Znam osoby, które nienawidzą tego pojazdu i znam takie, które bardzo sobie cenią tę dziesiątkę za fajną mobilność, dość wytrzymałą, jednak wieżyczkę. Ona jest mała i nie ma takich charakterystycznych garnków, tylko trzeba pamiętać, że tylko front, oczywiście, no wiadomo, że nie poki tył. Fajny met, jeśli fajny, ciężki do gry jak met. Tak, może nim jak najbardziej grać. Ja uważam, że jest dobry. Nie jest bardzo dobry, no bo jednak nie ma takiego pancerza imponującego jak czołg ciężki powinien mieć, ale ma fajną penetrację celne działo. Jest dobry. Ja uważam, że jest spoko. Mniej dużo podoba mi się obiekt 777. On jest twardszym hewikiem, ale jednak już wolniejszym i co bardzo yy, wkurzające, bardzo długo ładuje. Dobry dosyć scrapa, lubi odbijać, ale. No, dla mnie akurat działo jego jest okropne, więc pole przeciętne. 257 obiektyk to jest bardzo dobry czołg ciężki, na pewno lepszy od te dziesiątki, szczególnie ze względu na pancerz, a jednocześnie utrzymanie fajnej mobilności. Pole bardzo dobre, jak najbardziej będzie zasłużone. Obiekt 705 to jest dobry czołg ciężki, na pewno wytrzymał jak na dziewiątkę, ale jednak wieża z tyłu mi się w nim nie podoba. Także tutaj to pole będzie chyba spoko. I teraz mamy coś bardzo znowu mocnego, czyli dwururkę. O dwururkę można byłoby rozważyć, aby umieścić w, pole, w polu OP. To jest ciężki, który ma wszystko i w porównaniu do innych radzieckich Ewików ma dwa działa. Na pewno umieściłbym go wyżej niż 2,57 obiekta. No ale czy pole aż OP? No to nie wiem. Na pewno bardzo dobre to pole będzie bardzo zasłużone. ST-1 to jest spoko dziewiątka. Ym, nie grałem nim niestety ostatnio, więc tutaj nie mam najświeższych wieści. Aczkolwiek wkurza mnie w nim garnek. Yy, no ale jednak działo ma dobre, pancerz jak coś nie wali w garnek też potrafi sporo odbić. M103 jest przeciętną dziewiątką. Tutaj na pewno nie mam wiele dobrego do powiedzenia. Szczególnie denerwuje mnie, że on po prostu wszędzie dostaje po wieży, Nie da się nim grać na wieże. T54E1 po buffach, który otrzymał, to jest rewelacyjny pojazd. I tutaj spokojnie pole, bardzo dobre. Super mi się nim gra. Mega wyniki można nim wykręcać. WZ111 model 1-4, to jest taka ta dziesiątka, tylko chińska. Też miękka dość. Yy, nawet ma chyba gorszą wieżę niż te dziesiątka, ale jednak ma lepsze działo bijące po 490, więc spo spoko będzie go mieścić w polu dobre. WZ-114 to jest bardzo słaby dziewiąty tier, bardzo słaby, yy, absolutnie nie mogę tutaj powiedzieć nic fajnego o nim, wali za dużo i to tyle, więc yy, i ma dużo życia, więc pole słabe jak najbardziej zasłużone, nienawidzę tej dziewiątki, zrobili z niej yy, tragedię. Conqueror jest dobry. No, to jest taki po prostu super Conqueror, tylko tier niżej. Wszystko ma troszeczkę słabsze. Wiadomo, że był zbalansowany, ale kiedyś uważam, że był lepszy. I teraz mamy, moi drodzy, E75, który uważam, że jest bardzo, bardzo dobre. No, to może być pojazd na równi z Isem 3.2, jeśli chodzi o jakość. Więc tutaj, no, jedna z najlepszych dziewiątek. Moi siena uważam, że można ocenić jako. Hmm, przeciętnego heavy niemieckiego, może nie jest tak słaby jak ten WZ, ale jednak miękki garnek, bardzo duży, taki wolny cel, który każdy fokusuje, szał nie robi, więc pole przeciętne. v jest lepsza na pewno od Mojsina 4502, a no, więcej dinga powiedziałbym, ale no też nie jest jakaś wybitna, może być w polu dobre. Nie, nie może być w polu dobry. To byłaby przesada. To byłoby obrażenie Conquerora i tej kategorii całej. Jednak pole przeciętne, ale lepszy od siena, Na pewno lepszy. AMX 50120 uważam, że to nie jest jakaś super dziewiątka. Pole przeciętne. Jednak zbyt słaby magazynek uważam, że tutaj jest. Yy, I pojazd jest za duży, bardzo miękki łatwo go sfokusować. No nie, nie jest jakiś fajny. Lorka. To jest przeciętna nagroda za przepustkę bitewną. Nie jest to poziom AFA1, choć ciężko go w ogóle porównywać do AFA 1 ale nie, nie jakoś super pojazd się ten spisuje. Przeciętne pole. I tu mamy AMX M4, którego nie wiem czy oceniać po nerfie. Czy przed nerfem? Będę oceniał go chyba już po nerfie, bo grałem nim na testowym, więc tutaj wydaje mi się, że pole dobre będzie spoko, choć obecnie byłby nawet w polu bardzo dobre. Obecnie jest zarobisty, po nerfach pole dobre będzie spoko. Kolejny jest Type 4 Heavy, no to jest Grus. Pole słabe, naprawdę tutaj nie mogę wiele dobrego o nim powiedzieć. Wielki, łatwy cel do sfokusowania. Każdy, jak go widzi, ładuje golda, jak go ma frontem, a jak jest bokiem i tyłem, to się jeszcze zapali, albo wybuchnie w gratisie, więc tragedia. Tenha. Tenha, bardzo mocna dziewiątka. No super, się nią grało mi, jak wbijałem VZT-55 w wyzwaniu, dycha w tydzień. Także tutaj rewelacja. Emil 2 po nerfach. No to pole bardzo dobre. Po nerfach bardzo dobre, przed nerfami OP. Obecnie uważam, że jest OP, teraz jednak będzie pole bardzo dobre. STVK przeciętny, przeciętny, trochę lepszy niż WZ114. Może grać na opuszczanie, działa, nie jest aż taki mułowaty, więc tutaj pole przeciętne będzie zasłużone. I teraz Tyszkiewicz. Tyszkiewicza bardzo lubię, więc umieszczam go w polu bardzo dobre obok takich konstrukcji jak na przykład S75, obiekt 257. Na pewno mi się nim gra lepiej niż taką T10 jakby ktoś porównywał. Choć no, jednak trochę inny jest, bo jest bardziej wytrzymały, a więc dużo życia ma. Progetto 66 to jest uważam dobra dziewiątka z magazynkiem. Mimo, że DPM słaby i doładowanie też trwa bardzo długo, to jednak fajnie się nią grało. Mi też w wyzwaniu Włoch Rinoceronte w tydzień. A 1 jest dobrym dziewiątym tierem z przepustki, a koncept. Zasługuje na bycie w polu OP, ze swoim pancerzem, działem, szybkością, bardzo jest szybki i może być wszędzie na polu bitwy pole OP jak najbardziej zasłużone. Najlepszy na turnieje też swoją drogą, jakby ktoś myślał o turniejach na dziewiątkach. Joch, uważam, że jest bardzo, bardzo nieprzyjemnym dziewiątym tierem, pole słabe. Wydaje mi się, że grało mi się nim nawet gorzej niż 4MK, także tutaj pole słaby, jak najbardziej nie polecam grania tym Jochem. Długo lepiej go za schematy przejść, dycha dużo lepsza. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do PD Ków. Tutaj mamy K91PT na początek, czyli pojazd z przepustki. Dla mnie on jest przeciętny, taki niby dzik. Tier niżej, ale dużo gorszy, dużo gorszy. Także szału nie robi. Działo mało uszkodzeń zadaje. Hmm. Dingać coś tam, dinga, ale sporadycznie, ale nie, nie jest to jakiś cud techniki. Dużo by się lepiej gra takim pojazdem jak 704, jednak posiadanie 750 uszkodzeń potrafi odstraszyć każdego wroga. A do tego jeszcze fajne maskowanie. Jarzmo, które jest twarde, no spoko jest. 704 wymaksowana robi robotę, pole dobre. Obiekt 263 jest dobrym tedekiem na pewno widzieliście wiele bite w nim, gdzie on po prostu dinga dużo, no ale trzeba uważać na dolną płytę, bo ona jest bardzo cienka, tak jednak działo to większego kalibru, to chyba jest 130, robi fajne szkody, spoko jest. T30 to też jest dobry TDK 9 poziomu. 750 uszkodzeń, czyli można powiedzieć tyle co 704, ale jednak dłuższe przodowanie, gorsze maskowanie, ale jednak wieża, która się w pełni obraca, więc jeszcze dobro opuszczanie działa. Uważam że spoko pojazd do gry, trochę jak ciężki. T95... Hmm... Ja wiem, że niektórzy go lubią i na pewno nie jest już taki jak kiedyś, jak nie było turbosprężarki, ale jednak dla mnie no jest przeciętną dziewiątką. WZ111 GFT, czyli Chińczyk. Jego umieścimy sobie w polu przeciętne ma 395 penetracji na godzie, to jest wyjątkowe. Potrafi przebijać nawet dychy jak polosuje na dychy, ale jednak jest duży i miękki, więc no, poza tą penetracją i wysokimi uszkodzeniami, no bo zadaje dużo uszkodzenia ma super penetrację, to już jednak za dużo nie ma. Torto jest zdecydowanie pole OP. Super się go po prostu wykorzystuje, nawet na otwartych mapach robi robotę. Dla mnie to jest magiczny pojazd pole OP jak najbardziej. Conway, teraz Conway. Ja uważam, że Conway jest przeciętny, słabo mi się nim grało, jak wbijam lodówkę, więc tutaj... No potrafi przywalić na tym topowym swoim dziale, yy, mini trolu, no ale yy, ja i tak wolałem grać na dziale z Conquerora, żeby mieć fajniejszy DPM, także dla mnie poja pojazd przeciętny nie ma niczego specjalnego, jak Tiger pole przeciętne, super działo ma jak Tiger, ale dla mnie to jest y, totalne zdzierstwo, y, żeby po prostu pojazd y, taki jak, jak Tiger nie ma w ogóle pancerza. Nie jest szybki, nie ma pancerza, ma tylko działo, więc to jest trochę mało, dla mnie pole przeciętne. Waffen Trager w porównaniu do jak Tigera takiego, no oczywiście jest dużo mniejszy, ma lepsze maskowanie i oprócz działa jest bardziej ruchliwy, może też atakować zaskoczenia fajniej. Pole dobre jak najbardziej zasłużone. Forsz y, bardzo się zmienił. Jeśli ktoś ma o nim zdanie z przeszłości, no to pewnie kojarzy go jako pojazd bez magazynka. Natomiast odkąd ma magazynek, y, naprawdę potrafi i zrobić dobrego klipa i potrafi coś odbić. No, dla mnie pole dobre. To jest niebezpieczny magazynek, lekceważony często. STRV myśl, 103-0, czyli SZWED. No, niestety o tym pojeździe. Nie mogę powiedzieć dużo, bo to w ogóle nie jest mój styl gry, ale z tego co go spotykam, no jest wkurzający jak się ustawi w krzaku. No ma dobre działo, świetne maskowanie, jest dość ruchliwy jak się założy turbo. No jest taki dobry do ukrywania się. Swoją misję realizuje na pewno. I mamy proszę państwa nawet nowego TDK, czyli wuzetkę 120 GFT, którego umieścimy sobie w polu przeciętne, bo jednak poza DPM-em aż tak dużo zalet tutaj. Nie ma. I teraz mamy, moi drodzy, baboki. Baboki ciężko się ocenia zawsze. Obiekt 212 uważam, że możemy ocenić jako dobrą artę. Ona daje radę. Można nie robić misję spokojnie. M53, M55 też jest dobrą artą. FV3805, jeśli używać na nim najmniejszego działa, jest dobry do misji na ogłuszanie, ale damage'a w ogóle nie zdaje, bardzo przeciętna arta. GW Tiger, no to jest najniebezpieczniejsza arta 9 tieru. Może być w polu dobre i baczatynka. to jest przeciętna arta, nie grała mi się nim jakoś super. Hmm, no jednak damage... Pozostawia wiele do życzenia, no ładuje szybko, no ale dla mnie to trochę za mało. Więc tak proszę Państwa wygląda nasz ranking 71 pojazdów. Muszę Wam powiedzieć, że chyba nic bym tutaj jakoś bardzo nie pozmieniał. Ewentualne drobne korekty jakieś mógłbym robić, zastanawiać się, czy jakiś pojazd zasługuje, żeby gdzieś być, albo nie zasługuje. Ale uważam, że taki mniej więcej ranking mi odpowiada. Dajcie znać, czy się zgadzacie ze mną, czy totalnie byście wszystko pozmieniali. No i co? Ja oczywiście życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Pa, pa.